Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Piwus. Witam was w kolejnym odcinku z Dying Light 2 na moim kanale. Moi drodzy, w poprzednim odcinku byliśmy... W poprzednim odcinku robiliśmy zadanie z dodatku Bloody Ties. Później przeszliśmy się do Rybiego Oka na urodziny Daniora, wręczyliśmy mu wódkę, zadaliśmy złe pytanie dla Loan. Ona się delikatnie chyba złościła na nas. Może nawet niedelikatnie bardzo. A następnie weszliśmy w interakcję z Juanem, który zaproponował nam deal odnośnie w zamian za informację o... Boże, jak on się nazywał, ten z Gierę? Naukowcu, o właśnie, tego słowa mi brakło. Naukowcu Gierę. Ale ja wybrałem, że idę z matem. I odblokowało nam się kolejne zadanie. Zagubione światło. Tak. Jest jakiś opis tego zadania. Przepraszam. Oddział wysłany przez Reinera na poszukiwanie lamp UV nie wrócił do bazy. Musiałem szybko załatwić tę sprawę, więc od razu wyruszyłem w drogę. Aha. Odszczurzanie. A, to jest ta dodatkowa misja od... Czekajcie. Ta dodatkowa misja od pana barmana. Tak. Pierwsza rzecz. Jeżeli seria wam się podoba, zostawcie łapę w górę, będę bardzo wdzięczny. Jeżeli jesteś nowy na kanale, to go sobie zasubskrybuj, będę bardzo wdzięczny. W sekcji playlisty możesz sprawdzić dotychczasowe serie, które prowadziłem. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, moi drodzy, jeżeli widzicie ten odcinek w piątek o 18, bo taki jest plan publikacji, to zapraszam was na godzinę 23 lub 23.30, zależy jak się wyrobię, na stream z zadań pobocznych. Mianowicie, faktycznie, St. Paul Island mi przejęli, skurwysyny. Dobrze pisał Randomix, że mi przejęli. Nie, czy albo FIFO to pisał, już nie pamiętam, któryś z chłopaków mi to pisał. Były w poprzednim odcinku dwie lokacje przejęte, przejęli trzecią. Musimy się tym zająć. Tego na razie nie przejmę, bo jest 5-6, ale to będziemy musieli zrobić sobie na streamie. I w ogóle poprzejmujemy. Mam ochotę zrobić tą wieżę ciśnień na sam początek, żeby ją oddać dla SP-ków i mieć tutaj już spokój. I kolejna rzecz to będzie stacja elektryczna Garrison, którą też byśmy musieli zrobić, krówka nocnego biegacza. I nam oddadzą to. Dobra, kończąc to, tak, będzie stream. Będzie to, myślę, dosyć krótki stream, bo będzie późno i jakby nie wiem ile osób będzie. Zobaczymy jak to wyjdzie, ale możecie przyjść, pogadamy sobie, pogramy, pobiegamy, porobimy jakieś rzeczy. Tak. I w sobotę też będzie stream, ale tak jak przyjdziecie w piątek czy coś, to zresztą na karcie społeczności jest wszystko napisane, jeżeli jesteście zainteresowani, polecam sobie sprawdzić. Tak. I tutaj mamy zagubione światło, a tutaj mamy tą wieżę ciśnień, więc ja bym sobie tą wieżę ciśnień zrobił. Kiedy zrobimy tę wieżę ciśnień, to chyba będę mógł ją oddać już SP-ką. I tak, zmień podział miasta, dokładnie tak. I tutaj też jest zmień podział miasta. I to fajnie by było sobie porobić i to pooddawać. A w momencie, kiedy ja to zrobię, to już będę miał kuszę. Więc zajebiście. Wychodzimy stąd, idziemy to zrobić. A na streamie zrobimy kolejną tą część mapy oddamy dla SP. Kolejną tą część mapy oddamy dla SP i będzie spokój. No i porobimy sobie jeszcze kilka innych rzeczy, jak poprzejmuję. Kurwa, widzicie co się dzieje z tymi cieńmi? Yo. Przywrócenie zasilania zmieni przebieg wojny. Ponoć inżynierowie SP... Pokupuj sobie modyfikacje. Pokupuj sobie medykamenty, modyfikacje, bo ci się przydadzą. Dobra, porażające strzały, trujące. Ta, ja mam kurwa licencję na wszystko. Redukcja obrażeń, redukcja odporność na obrażenia, wspomagacz mięśni, strzelba. Tam ktoś miał, ale już się nie cofnę na razie. Ten wspomagacz tlenu, czy tam pływania, czy czego. Nie wiem, jak to w sumie się nazywało do końca. Ale no, wiecie o co mi chodzi. Chyba, że ja to kupiłem, albo i nie. Ja chyba nie mam tego. Wytwórz broń. Na razie te bronie są do dupy, ale można je ulepszyć, na przykład to na 105, to można na 83. Też będzie trzeba sobie to porobić. 134, o! Fajnie, fajnie. Już coraz lepiej, ciekawiej to wygląda na pewno. Dobra, nie wiem, kupmy to. Teraz będziesz nie do zajechania.
Mam od chuja kasy, więc mogę kupować cokolwiek. Okej. No, nie wiem, czy te w sumie redukcja obrażeń, czy mi aż tak jara mocno. Mina C4, dobra, kurwa, biorę to. Ktoś tu ma gust. Najwyżej tego, z tego nigdy nie skorzystam. Ulepszyć na razie nic nie mogę. Jeszcze będziemy sobie, poczekajcie, a czy ja mogę po prostu wziąć. I, kurwa, ale żeś to zrobił. Obiekty. Wieża ciśnień. Mogę to zaznaczyć? Stacja elektryczna Garrison. Zagubione światło. Dobra, wiecie co? Po mapie się przyjdziemy po prostu. Tutaj będziemy sobie śledzić i pójdziemy sobie w tamtą stronę. A tak, dostałem jeszcze komentarz z pytaniem, czy zamierzam wracać do Dying Light 2, kiedy wyjdzie jakiś dodatek, w sensie DLC fabularne. Ja powiedziałem, że owszem, zamierzam do tej gry wrócić, jeżeli się coś takiego wydarzy. Bo jestem wam to winien, bo jakby gdyby nie wy, ten kanał, znaczy wy, mam na myśli widzów, którzy przyszli tutaj za pomocą Dying Lighta, czy to jedynki, czy to dwójki. Więc jestem wam to winien. Z racji tego, że gdyby nie to, że podoba wam się ta gra, podoba wam się to, jak ja w nią gram, chociaż gram w nią, kurwa, strasznie, tragicznie. To by nie było takiego progresu, więc jeżeli cokolwiek pojawi się odnośnie Dying Lighta 2, dajcie mi znać, a to nagram. Z wielką przyjemnością. Tak, robimy rozpierdol, bo nie będziemy się czaić, bo nie ma po co. I też trzeba robić ten rozpierdziel z racji tego, że mamy właśnie fajne rzeczy tutaj. O, zameczek trudny, dobra, ogarniemy sobie to. Dostrzegam swój błąd z poprzedniego streama, bo mogliśmy ten podział miasta załatwić sobie już wcześniej. Mielibyśmy spokój z renegatami, przynajmniej na jakiś czas. A tak to niestety... Niestety tego spokoju nie mamy i będziemy musieli się z nimi męczyć. O, tu jeszcze jakiś kolega, siema. Zmieńmy sobie broń może... Czekajcie, czy ja mam jakąś broń taką... Ile ta ma? 59, no to na pewno nie, to trzeba wymienić. W trymiga trzeba to wymienić. To już nam się marnuje powoli. Poczekajcie, bo ja mogę sobie to posortować po obrażeniach właśnie. 145-140 mam jeszcze coś takiego. A nie, to mam wyekwipowane, ok, 97. Dobra, poczekaj, aż ten Blade Max się zepsuje i nie wiem, wymyślimy co dalej. Okej, okay. Chodź. Jak to ominąłeś? Poleszko, mój drogi. Tak, przeszukujemy ich, zbieramy wszystko, co się da. Najbardziej zależy mi na trofeach oczywiście, bo dzięki trofeom można sobie ulepszać rzeczy. To jest jakby zrozumiałe, że mi na tym będzie zależeć. Boże, jak ja uwielbiam... Tak, na spokojnie trzeba to robić. To na pewno. Kolejna racja, kolejne rękawice snajperskie tym razem. Jest u góry, ale coś jest też na dole z tego, co widzę. Tu są lampy UV, ciekawe. Co tam na dole może być ciekawego? Czy ja tu w ogóle powinienem schodzić? No nie widzę tam żadnej skrzynki, ani nic ciekawego, więc nie wiem, co tam mogłoby być. O kurwa, no to... Aha. Mogę wejść tędy, na szczęście. Byłaby lipa, gdybym nie mógł tam wrócić.
Dobra. Idziemy tym razem na górę. Czekajcie. Tędy. Okej. Którą stronę? A tam, dobra, okej. Tu możemy sobie drabinkę zrzucić, będzie później łatwiej wrócić, ewentualnie gdybym spadł, ale już raczej nie spadnę. Chociaż w sumie z moimi umiejętnościami różnie bywa, więc lepiej, że ta drabina tutaj jest. Dobra, trafiłem. Nice, nice, nice. Very nice. Wspomagacz odporności. Ej, jak to jest, że mam nie zupgrade'owany ten mój? To jest mój wspomagacz odporności, który jest niezupgrade'owany praktycznie w ogóle. Ja mam te wspomagacze odporności jakby maksymalne. Mam w ogóle swoje. Redukcja obrażeń. Smar kamuflażowy, który dostałem. Wspomagacz wydolności. Okej. Redukcja obrażeń. Jakby, jakim cudem ja takie rzeczy podnoszę? Nie rozumiem tego. Mam dużo apteczek, dużo wszystkiego. No spoko, niech sobie będzie. Czy mogę po tym wejść? Nie. A jest na żółto oznaczone. A, widzicie. Dobra. No ale tutaj zbytnio... Yo, czy ja muszę... Czy ja myślę, że muszę... Co? Ja muszę zrobić to, co ja myślę. Czekajcie. O tym się nie wespnę. Czekajcie moment. Mogę wejść tu. Ale to mi nic nie da, bo ja muszę... Dobra. Widzowie, próbujemy jedną rzecz. Kurwa, weź się pójść, proszę cię. Ej, prawie mi to... O kurwa, mać. Nie tak. Prawie mi to wyszło, co chciałem zrobić. Bo jak jest sens? No bo ja tu się nie wespnę nigdzie, ale... Stąd tam? No raczej nie. Tego się nie złapię raczej. Stąd tam też nie przeskoczę. No to trzeba kombinować tak, jak kombinowałem. Tylko może... O Jezus, wejdź tu. O kurwa, dobra. Nie wiem, jak ja to zrobiłem, ale jakoś zrobiłem. Czekaj, 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 czekaj. Zanim mi to zniknie, to sobie... Nie wiem, czy później będę miał to dostępne, a chcę to otworzyć zawczasu. Bo tu są kosztowności, racje i tak dalej, i tak dalej. Tak. Jest jeszcze... A czekajcie, a ten generator co robi? Respawn unlocked. Okej. Czy to mnie coś będzie atakowało, skoro mam respawn? Czy może to jest takie... Damy ci tutaj spawna w razie, gdybyś był debilem i się zabił. O. Halo, upuść. Dziękuję. To jest jeszcze wyżej. Ale to jest kolejna skrzynia. Okej. Okay. Mamy to. Racja MRE. Którędy teraz? Tam gdzieś? O kurwa, no faktycznie. Ale dobrze, że te drabinki można sobie spuszczać, to w razie gdybym spadł. No, będę mógł sobie tutaj wrócić. To jest lina, okej. Okay. Ale ta lina jest mi po co? No dobra, czyli będzie trzeba jej użyć, ale do czego? Aha, czyli do tego, okej. Okay. Dobra, włączamy wieżę. Czy tutaj coś jeszcze jest? O, oczywiście, że jest.
My żadną skrzyneczką nie pogardzimy, moi drodzy. Bo to wszystko się przyda. Dobra. Dajemy dla SP. Pominiemy sobie to, bo to jest zbędne. Warp. Jakoś tak. Dobra, jeszcze jedno. Czyli teraz musielibyśmy albo przejść się do St. Paul Island. Jakie mam kontrakty? Pokonanie rynek dzierżących broń dwuręczną. Renegaci pokonanie bronią dystansową. Okej, okay, czyli musiałbym do nich strzelać z łuku na przykład. Okej. Okay. Czyli mogą mi w sumie jeszcze przejąć tylko to. Już tego mi nie przejmą. Tych innych rzeczy mi nie przejmą. Ale dziwnie ta mapa wygląda cała w SP. Dobra, nieistotne to jest. Tu jeszcze można gdzieś iść. Tu jeszcze jest ta fabryka, ale w tej fabryce chyba nic nie mogłem zrobić. No tak, zostaje nam tylko ta elektrownia, tak na dobrą sprawę do zrobienia. Ale my idziemy na misję, moi drodzy. Bo musimy ją zrobić. Ona jest w zasadzie niedaleko nas. Czy mogę wejść tam do góry jakoś jeszcze, czy nie bardzo? Chyba nie bardzo. Dobra, zejdziemy sobie po prostu tutaj w dół. Tam widzę wentylator, z którego będzie można się wybić. O, nie mogę się z tego wypuścić tak jakby. Panie handlarz. Naprawa broni. Jo, ja mogę to naprawiać, ale fajnie. Że to kosztuje 2700 na przykład, kurwa. To nie jest już pocieszające aż tak. No ale mogę sobie to naprawić, gdybym bardzo chciał. O, mogę ulepszyć coś? Jo, fajnie. To co byśmy sobie ulepszyli? Te wspomagacze to już do końca gry, tak mi się wydaje, więc to jest bez sensu. Ale ten wspomagacz... Szczelby można. Dwa strzały, normalny hałas, obrażenia 80. Jeden wytworzona liczba. Wspomagacz regeneracji. Zazwyczaj nie przychodzą tu tak obeznani obywatele. Dokładnie tak. Trzeba by to, w to inwestować, żeby nie musieć później robić apteczek, tylko sobie robić to i mieć spokój. Naszego towaru do łamania. Rzuć okiem, co mam w ofercie. Masz pigmenty na pewno. Jeśli chodzi o jakość SP, nie ściemniam. Mam taką nadzieję, bo tu wrócę i ci zrobię krzywdę. Ale utleniacz też będzie chyba potrzebny. Więc sobie wezmę go. Okej, moi drodzy. Tamtą stronę, co? Dobrze. Musiałbym się dostać tam na dach, ale nie wiem, czy mi się uda. Uda mi się, bo już widzę, że mi się uda. Cyk. Podlecimy sobie w tamto miejsce. Będzie zwyczajnie szybciej. Cyk. Teraz w którym kierunku? W tamtym. 50 metrów. Czy to jest... Nie, to nie może być na statku. To jest pode mną gdzieś. Hej! Jest tam kto? O kurwa, on do mnie... O, on do mnie plują. Ty co jest? ...29, 28. Czekajcie, jeszcze tamtego chcę sobie załatwić, bo do mnie pluł. A nie wolno do mnie pluć. Bardzo nieładnie. Bardzo nieładne zachowanie, panie zombiaku, ale już pana nie ma. Dobra, tam mamy nasze zadanie. Tam coś jest za tymi drzwiami. A nawet nie za drzwiami, tylko tutaj. Siemanko, gorylu. No dobra, jazda z tobą. Kula do burzenia, ale się ziomek nieźle nazywasz. Nie to, tylko to.
O kurwa, faktycznie ruszyłem tym. Zdychać, proszę. Aha, on sobie przeszedł w tą stronę i się nie pali. No to genialnie. No, poważnie. Oła. E, no co jest? Kurde, no. Czekajcie. Kurwa, no nie wierzę. Aha. No. Czy ja mogę uciec, proszę? Dziękuję. Muszę się uleczyć. Ej, nie sądziłem, że to będzie aż takie ciężkie, że on jest taki uciążliwy, ten potworek. On już leci do mnie jakiś idiota. Siema. Gdzie on jest? Pode mną. Mhm. Nawet nie próbuj tego uniknąć. Zadać ci jakieś obrażenia? Aha, wcale. Zajebiście. Dobra. Serio? Wy będziecie stanowić jakieś zagrożenie dla mnie? No chodź. No chodź, jesteś taki groźny i zły. Ojej. Tego Blade Maxa bym sobie chyba zostawił i bym go sobie ulepszył jeszcze delikatnie i może jeszcze delikatnie bym go naprawił, bo jest spoko bronią, tak szczerze, uwielbiam maczety w takich grach, nienawidzę broni obuchowych, nienawidzę, nie, bronie palne w sumie są spoko, ale no jakichś takich miotanych, rzucanych czy czegokolwiek, nie, bronie sieczne są zajebiste. Dobra, panowie, otwierajcie tą kurwa budę. A, czy sam sobie ją otworzyć? Ach, dobra robota, pokazałeś mu. Chyba masz supermoce. Utknęliśmy tu przez tego bydlaka. Nie chciał odejść. Wyskoczył na nas, jak tylko tu przyszliśmy. Mark mocno oberwał. Ledwo udało nam się uciec i tu zaszyć. Jakiś czas temu się uciszył. Myśleliśmy, że może w końcu polazł. Ale jak zacząłeś walić w naszą barykadę, wszystko zaczęło się od nowa. Szukam Demoulin. Widzieliście go? Na górze. Szukam Demoulin. Chodź, bierzemy cię do lekarza. Szukam dymly, dymly. Dzięki, gościu. Luź, gościu. Dobra, idziemy szukać tego gościa. Gościu, gościu. O. Demoulin, tak? Jestem Aiden. Nieźle, nieźle. Aiden, miło cię poznać. Masz wyjątkowe zdolności. I nie wyglądasz mi na stróża prawa. Kim jesteś? Jestem Wiedźminem. Jestem pielgrzymem. Trafiłem tu niedawno. Pielgrzym? Daleką drogę masz za sobą? Dosyć daleko. Dlaczego pytasz? Odwiedziłeś może kiedyś Marsylię? Nie, nigdy o niej nie słyszałem. Moje rodzinne miasto. Ciekawe, co z niego zostało. Jaka była Marsylia? Mój ojciec miał tam sklep. Sprzedawał farby. Artyści przyjeżdżali do niego z całego świata, specjalnie po jego wyjątkowy błękit Tenarda. To był słynny sklep. Dokładnie zapamiętałem, jak w nim pachniało. Tutaj wszędzie czuć tylko mokre szmaty i pot, i gnijące mięso. A kolory? Są tylko dwa.
dzień i noc. Ale nie przyszedłeś tu słuchać moich wynurzeń. Juan chciał, żebym sprawdził, jak tam lampy. Ech, lampy. Mówił nam, że to małe piwo. Nie takie małe. Faktycznie trochę znaleźliśmy, ale udanym połowem bym tego nie nazwał. I dużo nas to kosztowało. Kapral, którego zabiło to bydle, ma brata w oddziale. Biedak kompletnie się załamie. Obecnie jest razem z oddziałem na południu, na Lower Dam Promenade. Urwał się z nimi kontakt. To nie brzmi dobrze. Musimy go znaleźć. Matka chłopaków tydzień temu straciła męża w ciemnej strefie, a dziś syna. Gdyby straciła kolejnego, żadna matka by się po tym nie pozbierała. Spróbuję ich znaleźć. Dobra. Chodzi o Sebastiana. Wyspy zawsze były niebezpieczne, a teraz jeszcze obsiedli je renegaci. Pamiętaj, chłopiec ma na imię Sebastian. Okej, zapamiętam. Ma na imię Sebastian. Tam się nigdzie nie dostanę. Dobra, mogę stąd wyjść i iść poszukać Sebastiana w takim wypadku, moi drodzy. Dzięki za pomoc. Uratowałeś nam dupy. Kolego, żyjemy tylko dzięki tobie. Nazwę syna na twoją cześć. Jak się nazywasz? Jeśli urodzi mi się syn, nazwę go tak samo. Będziesz ojcem? Gratulacje. No, nie do końca. Nie znalazłem odpowiedniej dziewczyny. Jeszcze. Ale kiedy znajdę i będziemy mieli syna, nazwiemy go... Aiden. A jak będzie córka? Aidena. Aha. Ja pierdzielę. Mocne. Dobra. Idziemy szukać Sebastiana. Czekajcie, daleko. Połącz tą lampkę, bo jest nam zbędna. O, to jest na terenie tych ziutków, którzy mi zabrali moją część. Będziecie musieli mi to oddać, panowie. Nie ma tak łatwo ze mną. Czy ja mam punkt umiejętności? Tak, mam punkt umiejętności, którego nie wydałem. Chyba nawet w ostatnim odcinku go dostałem i zapomniałem o nim. Bezpieczne lądowanie, kombinacja ścienna. Ciekawe. Ej, bieg po ścianie. Yo, to by się też mocno przydało. Bo myślałem o aktywnym lądowaniu. Bo ja jednak spadam dosyć często, nie? I tak... Dobra, weźmy to. Później weźmiemy sobie inne rzeczy. I tak będziemy naprawdę... będziemy robić dużo rzeczy po drodze, więc jeszcze znajdzie się okazja na to, żeby... Tylko nie wysłali nas do tych herbów. Kupić wszystkie inne umiejętności, które nam będą potrzebne. Dobra, weźcie się, połujcie. A czekaj. Jak się trzymasz? Świetnie, za to ci z zaopatrzenia kompletnie sobie nie radzą. Czego się spodziewałeś? Przed upadkiem to byli zwykli ludzie. Rzemieślnicy, nauczyciele, ogrodnicy, nie żołnierze. Kurwa, czemu tak mało zadaje im obrażeń? Jo, udało się jednego zabić. I to by było na tyle póki co, moi drodzy, bo nie mam czasu się z nimi bawić w ten sposób. Jak kupimy sobie kuszę, to podziałem bardziej w tym kierunku. Czy kupimy, jak dostaniemy kuszę? Oła. Dostaniemy kuszę, to podziałem bardziej w tym kierunku, a póki co idziemy robić kolejne zadanie fabularne, o którym mam nadzieję nie przejmą mi kolejnej strefy, bo jeżeli mi przejmą kolejną strefę, to będzie lipa. Czyli nie pamiętasz, kiedy to się stało? Jo, myślałem, że oni ich coś zrobili. Dobra, to jest w tamtą stronę 193 metry. Dobra, polecimy sobie tędy. Gratuluję, sam sobie zajebałem tym płotem pod napięciem. Jezus. Czasami mój idiotyzm mnie... O, nie, moment. Co się dzieje? Renegaci, kolejni. Znowu? Co
to ma być? Założę się, że rzeźnik i Waltz maczali w tym palce. Ale dlaczego teraz? Sebastian, odpowiadajcie! O kurka siwa. Ej, a ciekawe, czy jakbym miał... Czy jakbym miał dostęp do tej strefy jako SP, to czy oni by przeżyli? Na przykład, czy to było zaprogramowane, że oni mają nie przeżyć? Już, już, momencik, za chwilę odbiorę. Tylko sobie pozbieram wszystko, co potrzebuję. Znalazłem twoich ludzi, przynajmniej część z nich. Przykro mi, nie żyją. Aiden? Masz pewność? Ilu ich jest? Dwóch. To znaczy dwa ciała. W oddziale było pięciu. Jest jeszcze trzech. Nie traćmy nadziei. Poszukam ich. Okej. Czyli jest duża szansa, że oni żyją. Moment. Używajmy na razie tych apteczek, póki mam ich prawie 40. Żeby nie było tak, że pójdą one na marne. I lećmy dalej. Żałuję, że nie naprawiłem sobie tej broni wcześniej. Bo mogłoby... Aha, to jest... Co? Okej. Podążaj za śladami krwi. To ma sens. Są ślady krwi, tu są ślady krwi. Dobrze. Już za nimi podążam. Proszę mnie zostawić. Cyk. To jest tu gdzieś. Byli w jakimś szale. Dziwna sprawa, wiem. Coś musiało się im stać. Byli zwykłymi żołnierzami, przynajmniej większość. Teraz są jak żywe wirale. Odbiło im. Zabijają każdego po drodze. Odbiło im? Jak to? Podobno Williams traktuje ich jak zwierzęta. I faktycznie dziczeją. Czyli rzeźnik naprawdę... Dlaczego nie dokończył dialogu? Już mógł na spokojnie sobie pogadać z Lawana, ja bym sobie poobiegł. Po co? Nie chcecie się ze mną bawić, panowie? Dlaczego? Bo ty przeżyj to. A ty to. Dobra, gdzie są te ciała? Serio, tam? Myślałem, że będą po tej stronie. Dobra, to lecimy w takim wypadku, skoro się znaleźli. Lower down fire. Kurwa, jak ty to ominąłeś? Jak ci się podoba mój ruch kończący, panie renegacie? Renegacie, haha, śmieszne. O kurwa, nie aż tak, czekaj. Tutaj na dole oni są. Ej, stój, nie ruszaj się. Kim jesteś? Spokojnie, przysłał mnie Desmoulins. Jesteście cali? Ja tak, ale Sebastian oberwał. Co z nim? Nieciekawie. Jebani renegaci.
Skąd się ich nagle tylu wzięło w centrum? Tak nas zaskoczyli, że tylko Seba i ja daliśmy radę zwiać. Możesz chodzić? Nie zostawię go. Nie w takim stanie. Potrzebuję bandaża. Ten już przesiąkł. Skończyły mi się. Słuchaj, Demuleon ci o nim mówił? Tak, o jego bracie i ojcu. Nie, nie o tym. Sebastian jest artystą. Demuleon miał go kiedyś zabrać do Marsylii. Do sklepu swojego ojca. Nie pozwól mu tu umrzeć. Proszę. To pomoże. Nic mu nie będzie. Przyszedłem tu w sprawie lamp. Gdzie są? Kiedy odparliśmy renegatów, dotarliśmy do budynku. Rozpięliśmy liny między dachami, żeby się tam dostać. I wtedy renegaci ponownie zaatakowali. A te lampy? Nadal są na lądowisku na dachu. Wojsko dobrze je ukryło. Z góry nikt by ich nie wypatrzył. Seba zobaczył je dopiero z sąsiedniego budynku, przez lornetkę. Ale nie zdążyliśmy porządnie przymocować lin. Można się tam dostać inaczej? Możesz przejść przez budynek, ale mówiłem, pełno tam gryzoni. Dobra, spróbuję z liną. Chyba tylko pająk by się tak wspiął, a na zewnątrz kręcą się renegaci. Lubię ryzyko. Kolego. Zgłoś się do Demoulin, powiedz mu, co się stało. Luźna guma, damy radę. Ja jestem wyspecjalizowanym alpinistą. Mam nadzieję, że ktokolwiek z was to uwierzył, bo ja nie. 65 metrów tamtą stronę. Dobrze, moi drodzy. Zabieramy się za to. Cyk, 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 cyk. Na którym dachu one są? Na tym? Okej, czyli mogę przejść przez to, albo przejść inaczej. Ja spróbuję sobie najpierw przejść przez budynek kawałek, żeby się dostać gdzieś na zewnątrz. Dobra, dobra, jeden idź, bo się puścisz zaraz i będzie lipa. O Jezus, na styk, na styk. Wręcz na styk. Dobra, tutaj lampka UV, tutaj coś. Zdechłeś se. Ty również. Okej. Ale to i tak nic mi nie dało wejście tutaj. Któreś drzwi można otworzyć może? Chyba nie bardzo, co? O, ale można przejść tędy. Można przejść tędy. Cyk, 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 cyk. Ty. O, siema. Jestem prawie pewny. Dobra, czekajcie, można wejść tak. Chciałem wejść tą windą, ale jakby bez sensu, skoro mogę tutaj sobie wejść. I jestem na dachu takim sposobem. Szybko, łatwo i przyjemnie. Tak, ja zdecydowanie tego Blade Maxa będę musiał sobie naprawić, bo jest on bardzo przydatny. Otwórzmy sobie zameczek jeszcze. Cyk. No, raport numer 4 od kapitana Ponsnera do pułkownika Williamsa. Tak, mówiliście mi też. Już nie pamiętam, bo kto to pisał, ale wiem, że są nagrania rozmieszczone na mapie, w których jasno wynika, że Juan jest szpiegiem renegatów. Więc bardzo dobrze, że z nim nie współpracuję. Z jednej strony. Co to tak harczy, ty? A jeden ma chrypę, czy co? Spania, kolego. Do widzenia. Szkoda, że nie mogę przeszukać.
Wieża radiowa South. Okej, jest pojemnik z inhibitorami. Ja muszę je otworzyć. Muszę to otworzyć koniecznie. Ej, to są lampy. Nie, co jest? Proszę, nie. Nie spadnijmy. O kurwa mać. Ała. A tam był inhibitor. Dlaczego ja go wcześniej nie wziąłem? Dobra, ale ta wieża mi się oświetliła, więc jest luz. Zaktualizowano cel. Lowan? Nic mi nie jest. Aha, jest 24. Lampy się zniszczyły. Pozbędę się tego bydlaka na górze i sprawdzę drugi kontener. Juan musi być w twoim typie. Co? Lowan, spadaj. Jak w moim typie? Nie rozumiem. Aha, bo to się na linach zaczepiło. Okej. Okay. Jakbym miał bieg po ścianie, to bym dał radę bezpośrednio się tu wspiąć. Chyba. Mi się wydaje. Dobra, gdzie ten dziad jest? Ej, tu jest... O, tu, właśnie mam cię. Dobra, moi drodzy. Wy pewnie napiszecie, że mam iść wytrzymałość, nie? Bo ja was znam. Nie wiem, ile jeszcze tych... Czekajcie, ile jest tu gdzieś napisane? Ja tych inhibitorów już zebrałem? 40 dopiero, łe! Dobra, idziemy wytrzymałość. Jeszcze do zdrowia, to jeszcze będę sobie mógł dorzucić tych inhibitorów. Jak to 40 ze 126 to jest... no, jeszcze dużo. Mam wrażenie, że coraz gorzej Aiden znosi te inhibitorowanie jego. Ale nic mu na to nie poradzę. Musi być twardy, a nie miętki. Dobra, gdzie jest ten łystek? No raczej nie tu. Zabij mutanta na dachu. No kurwa, jestem na tym dachu i mu... No jest zombiak. O kurwa, to się podpaliło wszystko, co jest? Jego kolegę trzeba zawczasu zabić, bo on zacznie latać, wybuchać i zwali mi tu na łeb wszystkich. Czy mam tu gdzieś wejść, coś zrobić? Czy co? Czekaj. Dobra, to mogę otworzyć, ale gdzie jest ten mutant? Kurde, no już byłem tak blisko. Okej. Okay. To się nie otworzy. Nie wiem, moi drodzy, coś się popsuło, że ja go nie mam tutaj, on tu powinien być, czy co? Czy ja coś źle robię? Nie mam pojęcia, moi drodzy. Dobra, Garrison jeszcze nie jest przejęte. A czekajcie, a nie, bo Garrison chyba nie będzie od tak sobie przejęte, bo ja muszę Garrison oddać... Coś, to jest budynek VNC, nie? Ja muszę ten oddać budynek komuś tam. Więc chyba to nie może być od tak sobie oddane pod... władze renegatów. Tak przynajmniej ja myślę, ale nie wiem, jak jest. No nie ma tutaj nic opisty. No kurwa, jestem na tym dachu i co, ja mam tu coś zrzucić na niego? Nie wiem, zapolować? Ej, tam jest... Mam oznaczone? Nie mam, to sobie oznaczę. Okej. Okay.
To się przyda. Ej, no nie mam go, widzowie, nie wiem, o co chodzi. To jest jakaś wieża radiowa, na nią teoretycznie mógłbym wejść, no ale co mi to da? Czy nawet na nią nie wejdę chyba? Albo i wejdę? Tylko z drugiej strony po co ja tu wejdę? O kurde. Aha, aktywność niedostępna. Okej. Ale w takim wypadku co ja mam zrobić? Czekajcie, z której strony ja wszedłem w ogóle na ten dach? Ty, nawet nie mam pojęcia, z której strony tu wszedłem. Nie wiem, co się wydarzyło i nie wiem, co mam zrobić. Być może wy będziecie wiedzieć. Nie wiem, nie będę przedłużał tego odcinka, bo totalnie nie mam pojęcia, co dalej. Będę musiał się zatrzymać w tym miejscu, mam 46 minut. Nie wiem, może wyłączę i włączę grę, coś się wydarzy. Okidoki, moi drodzy, drugie podejście. Włączyłem grę, zobaczymy, czy... O, dzień dobry, panie mutancie, wreszcie, żeś się, kurwa, pojawił. Poczekajcie, jedna rzecz. Jak sobie przytrzymam 3 i zrobię sobie tak... Na kontrolu sobie zrobię tak. To nic mi to totalnie nie dało. Aha, i tak nie trafił, dobra, super. Ha, jeszcze przemieniec mi widzi, zajebiście. Pościg się rozpoczął. Zajebiście. Gdzie jest moja lampa UV? Tutaj jest, dobra, chodź. Przecież ja tego nie dam rady zrobić nigdy w życiu. O mój Boże. Nie, no to jest niemożliwe. Dobra, spróbuję jeszcze raz, może się teraz nie pojawi ten przemieniec jakimś cudem. O, cholipka, ale przynajmniej spróbowałem z nim walczyć. To już jest coś. Ojejciu, jejciu, czekajcie. A, tędyk się wchodzi, no tak. Nie wiem w ogóle, jak on się tam pojawił na tym dachu, ale okej. Nieważne, nieważne. Jakoś się tu znalazł. Totalnie będąc... Bez zbędnej, kurwa, zabawy z nim. No. I teraz nie było żadnego przemieńca. I to się szanuje. No, no. To rozumiem. Demoulin, mam te lampy. Tuzin skrzyni albo i więcej. Nietknięte. Très bien, kolego. Tobias mówił, że im też pomogłeś. Wielkie dzięki. Tu es très, débrouillard. Dzięki, cokolwiek to znaczy. No, dokładnie. Sam się z tym wszystkim nie zabiorę. Zwłaszcza jeśli mam się przebijać przez zarażonych. Chłopcy wlezą na dach i zajmą się tymi lampami. Okej. To jeszcze nie otwarte. Mamy lampy, ale oddział trafił na renegatów. Nie przez radio. Przyjdź do mojej kwatery na statku. No, ten jak zwykle coś ukrywa. Spotka się z Juanem. Jak daleko? O kurwa, 600 metrów daleko. Myślałem, że ktoś za mną jest. Nie wiem, takie dziwne uczucie miałem. Ale dobra. Spróbujmy się jakoś tam przedostać. Najbliżej miałbym na statek, żeby się przespać. Wiecie co? Zrobimy tak. Jeszcze pójdę sobie do Juana w tym odcinku, oczywiście. Chodzenie po nocy w moim momencie, to w tym moim momencie, w tym momencie nie ma najmniejszego sensu, mam takie wrażenie. Kurczę, tu nic nie widać. Ale podjąłem walkę z przemieńcem. I myślę, żebym go zabił. Tylko musiałbym... Idę sobie naprawić tę broń, poczekajcie. Jest to jakiś... Tutaj chyba nie ma żadnego rzemieślnika, więc dobra, pójdziemy na statek sobie naprawić to od razu.
bo ta broń jest dobra, plus... Albo dobra, to zrobimy już na streamie, na który was oczywiście serdecznie zapraszam, już o godzinie 23 lub 23.30, zależy o której się wyrobię dokładnie. Tam będziemy sobie ulepszać, modyfikować, będziemy sobie biegać, będziemy zdobywać, będziemy przejmować, będziemy zabijać. Tylko nie będziemy okradać, bo nie jesteśmy renegatami. A tak to wszystko będziemy sobie robić po kolei. O, zajebiście, że się zablokowałem na tym, no. Art Gallery, okej. To już jest gdzieś tutaj? Nie, jeszcze 200 metrów, ojej. O, kawałeczek. No faktycznie, jeszcze kawałeczek do tego mamy. Jakby nie było. Cyk. Powoli uczę się obsługiwać te lotnie. Nie idzie mi to jeszcze najlepiej na świecie, ale już... Jest lepiej niż było, mam wrażenie. Nie mogę się doczekać. Dobra, idealnie. Pani rzemieślniczko. Imponujący wybór, co nie? Proszę mi naprawić tę broń. Za ile mi to naprawisz? O Jezu, za 3200. No dobra, napraw mi to. Najwyżej ci coś sprzedamy i będziemy mieli więcej pieniążków. A poza tym pozbieramy też pewnie bizdu rzeczy po drodze. Także będziemy mieli mnóstwo jeszcze pieniążków. Ogólnie rzecz ujmując, mam nadzieję, że to będzie już ostatnia misja przed wieżowcem VNC, bo zatrzymalibyśmy się. Też musimy iść do Aitora jeszcze, do Rybiego Oka w międzyczasie. Także będzie co robić na streamie, na streamach, bo ten weekend będzie mocno streamowy. Nie będę tego komentował nawet. O Jezus. Misja wykonana. Wiesz co to, Aiden? Wygląda jak mysie bobki? Śród? Dios, que triste. Aiden. To przecież jaja. Masz bardzo małe kurczaki. Rybie jaja. Dokładniej ikra białugi. Prosto z Morza Kaspijskiego. Rozpływa się na języku. Można poczuć smak fal Czarnego Morza w odległej krainie. Świat jest pełen pięknych rzeczy. Pięknych doznań. Ślicznych chłopców i dziewczynek. Ale drętwe żołnierzyki tego nie dostrzegają. Co masz na myśli? Nie da się w pełni korzystać z uroków życia, kiedy głowę ma się zapchaną politycznymi intrygami. O kim mówisz? O Jackach, Matach i Aidenach tego świata. Wielka szkoda, że wybrałeś złą drużynę. Nie wybrałem żadnej drużyny. Musisz być samotny. Ja, jak widzisz, stronię od samotności. Matt zdradził ci, co zrobi z tymi lampami w miejscu, gdzie nie ma prądu? Albo jak planuje wykonać tę samobójczą misję? Tak myślałem. Wywołaj go i powiedz mu, że lampy będą dostarczone do wieżowca VNC. Matt, mamy już te lampy. Okej, Aiden. Dobra robota. Mam nadzieję, że Juan ci nie dokuczał. Juan mówi, że w wieżowcu VNC nie ma prądu. Po co nam te lampy, jeśli nie da się ich włączyć? Juan robi cię w chuja. Nie przejmuj się nim. Aiden, powinniśmy się spotkać i pomówić o tej cholernej antenie. Czekaj na sygnał. Tak. Jest. Mam nadzieję, że lubisz dostawać rozkazy. Jack uwielbia je wydawać. Miej radio pod ręką. Niedługo dostaniesz więcej informacji. Zajmij się dla mnie tą dwójką. Co? Jaką dwójką, że... Wszystko ma swoją cenę. Tym kimś?
Wolałbym nie. Dobrze, moi drodzy. Następne rzeczy zrobimy sobie w następnym odcinku. Nowe zadanie, audycja związane z fabułą. To zrobimy innym razem. W tym odcinku to by było wszystko. Jeżeli się podobało, zostawcie łapkę w górę, suba oraz komentarz i słyszymy się już następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.